usiądźmy na nasze rozważanie. Ukochani wielebni, mieszkańcy pustelni i wy, drodzy przyjaciele, po drugiej stronie ekranu. Jak zapowiadałem wam, rozpoczynam nowy cykl kazań, który będzie rozłożony w przeciągu 2,5 miesięcy. Chcę przez nie przygotować was na dwa wydarzenia. Są to orędzia Matki Bożej. 29 orędzi Matki Bożej, które praktycznie rozpoczęły się rok temu, 18 lipca 2023 i skończyły teraz 8 czerwca. Są wakacje, więc one będą, te kazania, różnorodnie porcjowane w zależności od możliwości technicznych, ale chcę się wyrobić w tym założeniu. Zdradzam państwu ogólne założenia tych kazań i celowość. Matka Boża chce założyć zakon czasów ostatecznych. Z tą prośbą, co mi jest znane, po raz pierwszy wystąpiła w objawieniach La Salette 1846 rok. Zbijano tą prośbę. Miał powstać specjalny zakon męski na ten. Wymyślili półśrodek. Było takie naleganie na biskupa miejsca, że pozłapywał kapłanów diecezjalnych, no i zrobił taką kongregację, żeby się opiekowało La Salette. Wypadkowo tych wszystkich przetargów historycznych są polscy saletyni. Oni wypływają z tego tam później nurtu. Stąd oni, miałem zaszczyt studiowania z nimi, bo aż 10 ich było na naszym roku. W Dębowcu mają swoją główną siedzibę i oni są kustoszami. Polscy saletyni La Salette we Francji. Byliśmy tam. Prośba Matki Bożej nie została wykonana. Znam albo słyszałem o księdzu francuskim, który tu do Polski przyjeżdża i mówi, że cała nadzieja na zrealizowanie tego zakonu to jest ziemia polska. I tu on pewne rzeczy dzieci tworzy. Tu jest obecny kapłan, który znał księdza Adasia Lenika, który bardzo mocno był też z tą ideą zakonów czasów ostatecznych związany. On do Pana Boga odszedł. Praktycznie całe swoje życie przeznaczył na wypełnienie woli Bożej, a swojemu metropolicie, kardynałowi Franciszkowi Maharskiemu, złożył czwarty ślub bezwzględnego posłuszeństwa jemu, swojemu biskupowi. Więc robiono z nim, co chciano. A on wszystko wykonywał. Dla mnie była to chodząca świętość po ziemi. Jeszcze jak miałem rekolekcje dla dzieci i młodzieży, on tu przybywał, a już później ostatnie kilka lat, to my się często spotykali. Tu bywał często, zadawał dziesiątki pytań, modliliśmy się. No i rok przed śmiercią przekazał mi pewne świadectwo. Oby Pan Bóg to wypełnił. No i żebyśmy wykonali to dzieło. Zakon czasów ostatecznych.
Bazą dla Matki Bożej jest zakon mariański. Reguła mariańska. I na tym Pan Bóg chce budować zgoła mocniejszą, bardziej zdyscyplinowaną grupę. Zresztą będzie orędzie, gdzie Matka Boża powiedziała jasno, czas pobłażania się skończył. Słowa dotyczą rycerzy i zakonu. Pamiętacie, rok temu w kwietniu przed wyjazdem do Libanu nie wytrzymałem, no i przedstawiłem dramatyczny stan naszej dyscypliny duchowej wobec Boga, jeśli chodzi o przysięgi, przyrzeczenia, prowadzenie dzienniczka duszy, brak dyscypliny, obowiązku co 3 lata rekolekcje w zakonie. I powiedziałem jasno, jak chcemy dalej iść, musicie zadośćuczynić Bogu za swoją nieuczciwość w honorze, w lojalności i w słowie. I powstała tam skarbona Chrystusa, Króla. Prosiłem Pana Jacka, by wykonał 20, takie niedużo. A on zrobił 0,5 metra na 0,5 metra. I drodzy goście, ona raz była pełna. Kar do tej uroczystości zebraliśmy 410 tysięcy. Jak Pani Agatka będzie miała czas i wybierze tą skarbonę, to ja Wam podam, ile jest z ostatniego tygodnia. Zadośćuczynienia Bogu. 200 tysięcy przeznaczyłem na złotą kustodię. I mamy, a 210 przeznaczam na dzieło dusz czyśćcowych. Bo muszę podjąć decyzję, gdzie pójdą pieniądze. Tak jak Wam powiedziałem, że 130 tysięcy z wozu Dżymałów, kiedy mi zablokowano konto, muszę przeznaczyć na seminarium, żebym utrzymał system. To są pieniądze Wasze, one były dane, jakby mnie znowu zamknęli, żebym przez miesiąc czy dwa mógł funkcjonować. Ale nie ma czasu na czekanie, są inne wydatki, więc nie będę trzymał pieniędzy. Więc z Chrystusa Króla modlę się, żeby jak najwięcej tam wpływało. I wozu Dżymału przeznaczam na dusze czyśćcowe i na seminarium. I teraz Matka Boża mówi jasno o ogromnej odpowiedzialności, jaką na nas daje. Patrząc po tych orędziach, mówię, dzieci, precyzyjnie, jak was się zgromadzi 500, to będzie cud na cudy. Bo czas bimbania z Bogiem się skończył. Zasadniczo nowych aspektów dzieci nie przybywa. Zwiększona dyscyplina i na niektóre są pokazane jakby natężenie jeszcze bardziej, moi drodzy, położone. Będzie nowum jedno. Otrzymacie jeszcze jeden szkaplerz. Z lnianego płótna, naturalnego koloru lnu, czyli taki jasno-brązowy. Na nim z przodu będzie biały krzyż, a z tyłu napis pokuta, pokuta, pokuta. W tekście pisze, że mamy go ubierać na modlitwę. Ale obok jest raz zdanie, że w niedzielę będziemy chodzili w szkaplerzach zakonnych, tych niebieskich. To znaczy, że w tygodniu będziemy musieli nasze domy opuszczać z tymi szkaplerzami. Ja to jeszcze muszę wszystko przemodlić, niebo prosi o pomoc, bo jak pójdziesz w szkaplerzu pokutnym, no to na chwilę uspokoimy księży, bo nie pójdziecie w płaszczach czerwonych. Zobaczymy, jak zareagują na płaszcz, na szkaplerz z krzyżem i z napisem pokuta, pokuta, pokuta. Ale szczegóły co do noszenia dzieci podam. W wymiarze formacyjnym przewiduję
Na Boga Ojca ogłaszam nowicjat. Przemyślisz, jesteś zakonnikiem, rycerzem, wskakujesz to. No ale aby iść w zakon w czasów ostatecznych, obowiązkowy jest zakon mariański, no bo na nim bazuje ta cała koncepcja. A na dwa serca będzie uroczyste ogłoszenie zakonu mariańskiego. Nasz zakon czasów ostatecznych. Pani Agatko, uruchomisz okienko nowe. Nowicjat zakonu czasów ostatecznych. I wtedy na Boga Ojca przyjmę nowicjuszy, zobaczę z pięknymi, wielotnymi kwiatami w rękach. Oto, Panie, ci, którzy usłyszeli. Czyli idziemy w zapisy dzieci w nowicjat i rozpoczynamy dzieło. Ten szkaplerz z napisem pokuta, pokuta jest mi bliski. Nie tyle szkaplerz, co napis pokuta, pokuta, pokuta. Pamiętam człowieka, nie wiem, czy on jeszcze żyje. Jeszcze 12 lat temu. 13 lat temu odwiedził mnie. Był to brat Bogumił. Pustelnik, samotnik. On na kolanach w Kalwarii Zebrzydowskiej napisał tę książkę Dwie katedry. W bazylice ją pisał. Rozmowa na jednej katedrze stoi Lucyfer, a na drugiej Michał Archanioł. Tą książkę on dziś, moi drodzy, rozprowadzałem jego. On już w latach 60. XX wieku chodził w takim ubraniu roboczym. Wtedy były takie modne, szare, takie szarawe cal robotnika i on to na plecach miał. I on cały czas po Polsce chodził pokuta, pokuta. Był poza systemem. Pacyfikę, komuniści mu nic nie zrobili. Początek, wiem, XX wieku już osiadł w Dolinie Czerwonego Prądnika, albo jeszcze wcześniej. Jego mamę i siostrę poznałem w Chicago. I 12 lat temu on tutaj był. Przyszedł do mnie i pobłogosławił mnie. Powiedział mi, że jestem na właściwej drodze i wybrany przez Boga. Ja wtedy jeszcze byłem daleko od świadomości misji, bo byłem obarczony tymi karami, to goniono jak psa. Ale brat Bogumił tu był. I on na plecach całe życie nosił trzy napisy. Pokuta, pokuta, pokuta. Będę was do tego wydarzenia, dzieci, spokojnie przygotowywał. Odpowiedzialność jest tak mocno ustawiona, jak w dekrecie erekcyjnym Bractwa Duszczycowych. Niech nikt nieświadomie nie wchodzi w ten team. Dostaniesz duszę, którym nikt inny poza tobą nie pomoże. Ich bycie w czyśćcu, długość czasowa i ciężar win spoczywają na twoich barkach. My się tym na rekolekcjach dokładnie od niej zajmiemy. Będę to przypominał. Cieszę się, że już się zgłosiło 1338 ludzi do tego zrywu. Wołam i pragnę, aby na rekolekcjach było przynajmniej 100 członków. Jak będzie 200, będę się cieszył. Nadchodzą, moi drodzy, decydujące chwile tej cywilizacji. Pan powiedział, czas się skończył.
Powiedział to rok temu. Wcześniej mówił: żyjecie na ostatnich kartach Ewangelii, znaczy Pisma Świętego. W nadchodzącym roku 24 zaprasza nas na wyspę Patmos na pielgrzymkę. Temat już całkowicie dzieci rozgryzłem. 10 godzin statkiem od Grecji, prawie że przy samej Turcji, na środku Morza Śródziemnego, wyspa 305 km kwadratowych, 3000 mieszkańców, państwo greckie, grota świętego Jana, bazylika. Jedziemy tam, by usłyszeć ważny głos Boga. Na Patmos pisana była ostatnia księga Pisma Świętego, Apokalipsa. Pisał ją święty Jan Ewangelista. Moi kochani, tyle wprowadzeń w nadchodzącą tematykę. Dla mnie to będzie cud nad cudy, jeśli 500 wskoczy w to ostateczne wezwanie Boga, zakon czasów ostatecznych. Nie śniło się mi, że Pan Bóg, wychowując nas przez 15 lat, kształtuje i formuje zakon czasów ostatecznych. Wszystkie zasady podobne co w mariańskim. Żyjecie w świecie, pracujecie, macie rodziny, ale wymogi będą bardzo mocno sprecyzowane. Pierwsze orędzie: żyjecie tylko dla Boga. Żyjecie tylko dla Boga. Podstawowy warunek wybranych dusz. Jest nim post. Pościć będziecie od 24 do 24. Już nie ma zmiłuj się i 5 zł do skarbony. Podniesiemy taryfę razy 5, 25 zł za nieposzczenie. Bo żeby utrzymać kolano przy kolanie i dyscyplinę zakonną, nie było zakonu w starożytnym kościele i nowożytnym, żeby klasztory nie miały więzień dla zakonników. Mieli więzienia. A te surowsze, przy wieczornym posiłku, jak coś nie dopełniłeś, biczowali cię. Jak coś nabroiłeś, dzieci ściągano plecy, bracia jedli, wyznaczano kogoś i 30 kij. I nie było zmiłuj się, by utrzymać ryzy. W Sulejowie, północna grań byłej diecezji krakowskiej, to jest nad Częstochową, dzieci było 800 cystersów. 800. Policja, dyscyplina, byli żołnierzami, więzienie. Utrzymaj 800 ludzi w ryzach. Skrzynia skarbona Chrysakula pokazuje, jakiej dyscypliny potrzebujemy. Ja też tam coś do skarbony wrzuciłem. Tak, żebyście rozumiecie. Sens życia. Postawa wdzięczności. Postawa radości. Koniec z narzekaniem. Koniec ze stękaniem. Wprowadzamy zasadę życia, o której mówiła Matka Boża wcześniej. 3N. Nigdy nie narzekaj. W tej bytwie Bóg nie chce cierpień. Maria do takiego orędzie dzieci, że już nadszedł czas przestania narzekania. A, to się wydarzyło, ja nieszczęśliwy, ten złośliwy. Nie, nie, nie. Wszystko to się w twoim w życiu wydarza, mówi Bóg, jest to moje prowadzenie. Nie ma co stękać. Dzieci, będzie nas Maria uczyła postawy radości. Będzie piękne orędzie o posagu zakonnym.
dzieci jest modlitwa na przyjęcie do zakonu podyktowana. W dniu przyjęcia do zakonu będzie ogromne nabożeństwo naszych słabości, bo Maria mówi: przynieście mi swoje słabości, a ja wam pomogę się was wyzbyć. Wypiszecie mi na kartce przed przysięgą zakonu wszystkie swoje słabości, postawię piękną figurę Matki Bożej. Jestem, która jestem ta, przed nią będzie płonęło potężne ognisko i będziemy te kartki tam rzucali. Mario, ja bez pomocy nieba twojej nie ujadę. Życie każdą chwilą. Sposób na wewnętrzny bunt. Troska o niewierzących. Otrzymaliśmy misję jechania do Guadalupe, Meksyku, by prosić Matkę Bożą o nawrócenie. Mamy nabożeństwo raz w miesiącu o nawrócenie Żydów, protestantów i muzułmanów i wszystkich niewierzących. Mamy dzwon. Jeśli ktoś z was idzie na nabożeństwo, a nie dzwoni w dzwon, a powiedziałem, że mamy łaskę stanu, uderzasz 3 razy przed nabożeństwem, czy przed mszą świętą, 3 muzułmanów nawróconych. Nawet się nie chce bić dzwon. Zapominają. Ich jest 2,5 miliarda. Wiecie, chodzimy tłuki bez przerwy, to ani parę milionów utłuczemy. Dzieci, zapomniałem ogłosić teraz, jak był zjazd, dzwon milczał. 1000 ludzi, aby uderzyło 3000 nawróconych islamitów. Nikt nie pamięta. Życie pokutne, tego nas już Bóg nauczył, Matka Boża przyśnie. Z życia zakonnika czasów ostatecznych to życie bohatera. Otrzymamy misję odżywienia Europy, odrodzenia. Staniemy się małym elementem wielkiej Bożej maszynie. Będziemy tworzyć forpocztę Kościoła wojującego. Czas ostateczny. Kolejne orędzie. Tu się rozstrzygną losy ludzkości. Czas ostateczny przychodzi na ludzkość rozbawioną i uśpioną. Wiecie, jaka jest misja przed wami? Dlatego zakon czyniący pokutę w dzień i w nocy przynosi złagodzenie słusznych wyroków. Nie będzie was chętnych, lanie będzie większe. O obowiązkach, moi drodzy, o obowiązkach zakonnika. Przypomni Pan Bóg, Matka Boża, o wartości mszy świętej na sądzie ostatecznym. Msza święta, adoracja. Bóg chce dać jeszcze światu, Matka Boża mówi, drugą szansę. Jest tak wspaniałomyślny, choć świat ma już Boga w nosie. Są słowa o modlitwie zakonnika, o pora. Matka Boża pewnie, że przypomina, uwypukla pewne akcenty. I jeszcze wiele, wiele innych ciekawych tematów, przed którymi będę codziennie przed wami stawał. A teraz mówię Amen.